Najemnika nie będziemy brać, bo on padnie. A poza tym szybko się expi, nawet jak go nie bierzemy. Więc nie ma problemu. No tu już widzicie, ciężej jest zauważalnie. Lakuni z Diablo 3. To wyglądają, wiadomo, inaczej. Onyxy miałem zbierać. Życie tak samo, bo spada ostro. Tu mamy tą kapliczkę z życiem, jakbyśmy chcieli. No, łupać. No nie, za trudni tu są. Pojedynczo trzeba bić. Dobra, dostał. No ale oni szybko się poruszają. Ciężko za nimi nadążyć. Więc to nie jest takie łatwe. Jeszcze ich na pewno sporo tu jest. Prędzej nasi padają niż przeciwnicy. Wulkan. A więc przystaniemy. Naładujemy co trzeba. I w drogę. Nie, 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 nie. No jak to? Przecież oni nie są tacy silni. Z łatwością ich pokonywałem i nic mi nie robili. Nie rozumiem, dlaczego teraz mnie tak zbili. Nic nie wiadomo o tym. Nic nie jest napisane. Nawet taktyki na bossów nie mogłem znaleźć. Więc trzeba samemu. A to już minęło trochę. No może nie tak dużo. Styczeń, lipiec, marzec, kwiecień. Odjąć miesiąc, 3 miesiące. No jakby ktoś chciał, to już bym miał taktykę. Długo nam tu schodzi. Dlatego kapliczkę walki weźmiemy. Oni nawet nie są silni, tyle że jakoś mieli Sparta i nie pokonali. Sparta. Słabe. Chociaż ma elementarne obrażenia. To jest dla nas bardzo ważne, ale w klejnotach, w oprawie. W niczym więcej. Bo dobrego procentu nie będziemy mieć. Hełm z Diablo 2. Tak się nazywał. Przejście niżej. Już na miasto potępionych. Wulkan. Powoli, powoli. To trucizna. Tutaj się wycofajmy, bo jest ciężko. Za dużo wrogów. No już się nie zdążyłem wycofać. No niestety za szybkie tempo. Albo postać za szybko biega i nie jestem w stanie jej opanować. Też tak może być, ale... Nie chcę odresetowywać, bo trzeba przed potworami jak najszybciej uciekać. Nawet żeby było czym wzmocnić speed. Moglibyśmy bliżej to zrobić, ten portal, no ale cóż. Bezpieczne miejsce. To jak się z tym nie zgodzić?
No widzicie, nie możemy już takich zbierać, bo są sekretne. Nawet z sekretnych nic nie zrobimy. Powinno być, że z sekretnych każdych jakiś tam określony materiał idzie. Czy z zielonych, czy z białych najgorszych. Cofamy się. Coś jest silne tutaj. Silnie jest. Jedziemy. Pokonaliśmy ich. Ceremonialny pancerz to nie dla nas, niestety. No, sporo tu rzeczy żółtych wypadło. Nie uniosę już nic więcej. No nie, no Urb Blade'a. Beznadziejna włócznia. Sądziłem, że może będzie dobra. Co to za runa? Jach. Tak myślałem. Tyle wziąłem, nic więcej. Nic się nie uda. Kryształowy miecz, to akurat możemy nieść. Uciekaj. Ej. No ci kultyści. Byli za silni. Więc jeszcze raz to samo, tym razem z drugiej strony pójdę. I spotkamy mapę, żeby tak nie iść długo w jedną stronę. Runka RH jeszcze jest. Więc tak, mamy nas, no, setny poziom. RH też setny poziom? Dziwne. 200 do defensywy. No, procentowo by zwiększyli. 200 defensywa to jest 0. Ja mam defensywę 10 tysięcy, to 200 to mi wzmocni bardzo mało. Jedno 50 to 2%, tak? No, 2% mi zwiększy. Więc to jest nic. Trzeba teraz ich łupać. Wszyscy, wszyscy. Jakiś tu topór wypadł. Taki, no, 122, ładny. Siła, jakieś tam odporności. Lepszy niż ten. Wymagania są mniejsze. Very fast attack speed, very fast attack speed. Tylko tu mam 3 sloty, no to wywalamy ten. Chociaż tu są topory. Warto zauważyć, no to na razie trzymamy. O, chociaż topór pewnie też by mógł być. Na razie nie sprawdzę, bo nie mam tyle siły. Możemy reset zrobić, bym miał tyle siły. Gdzie jest ten Izual? Teraz uwaga, żeby nie paść. Nie, on jest za silny. Ej, jak on mnie... Jak on mnie pokonał 20 metrów od siebie. Najemnika weźmiemy, będzie go lał. Bo on nie ma, jak widzicie, dużo życia, tylko dużo obrażenia. Tutaj jest na odwrót. Od razu mu damy budki. Lepsze. Ja na razie nie mam tyle siły, żeby je nosić. A nie, mam. Ale tu mam odporności, a tu nic nie ma. No, kiedyś sobie na pewno sprawimy lepsze. Pozdrawiam cię.
Nie będzie to trudne. A więc lecimy z Izualem. Tutaj jeszcze coś jest. Jest Izual, najmniej go może łatwo sklepać. Życie mu ładnie schodzi, więc co ja będę się poświęcał? Najemnika bije, mu prawie życie nie schodzi. Oj, tego to nie widziałem, żeby taki skill miał, ale widzicie, że na nas to nie działa. Coś tu mamy do kostki. Nawet upadłe anioły zasługują na wolność. Oczywiście to zadanie możemy zrobić w każdej chwili. Mamy tu coś ciekawego. 63, bardzo słabe. Więc nic, aha, to Kalatyst of Learning. Keep with Secret Uniku. Uniku set, żeby stworzyć Signet of Learning. Max 25. Disenchanting, this item will be. Aha, dobra. No, czyli po prostu mamy Signet of Learning, ale co robi Signet of Learning? Ja mam Signet of Learning i jakoś nic mi to nie daje. Chyba, że z levelem punkty dostajemy. Bardzo możliwe. O jeden więcej, na przykład normalnie 5, a tu 6. To by było super. Bo widziałem, że z levelu na level sporo siła mi wzrosła na przykład. To teraz, żeby najemnik nie padł. Ija. On kosztuje dużo, my mamy tylko kasę na 200 najemników. Nie, 20, co ja mówię, 20. Więc jest kiepsko. Niech najemnik walczy z nimi. Jak to najemnik sobie radzi? Niech powalczy, zobaczymy czy mu się uda. No coś mu tam niby robi. Ale ja jestem zdecydowanie lepszy w tej sprawie. O, amulet. Kilku heretyków już jest i tak życie spada. Ale miałem szczęście, 150 HP. Horunkatal. Dobrze. Teraz trzeba dookoła to przejść. Sporo nam na pewno czasu to zabrało. Nie ukrywam. No i jeszcze jedna strona nam została. No dobra. Przejście widzimy. Więc się do niego kierujemy. Jesteśmy już na kolejnej lokacji. Miasto potępionych, widzicie? City of the Diamond. Ich to rozwaliło szybko, ja to nic nie poczułem nawet. Dziwne. O, są malarogowie, chciałem smoki i mam. Bo one nic nie robią. A są fajne. Łatwe do pokonania. Pewnie tu będzie żelazna dziewica, albo jakieś super umiejętności u magów. O! Złoty tytany, fajne.
O, tych to jednak się obawiam. No, a jak widać, niepotrzebnie. To może być ciekawe. 83, 6 slotów, ale... Słaby chociaż ma szybkość ataku. Ono. Można taką szybką broń z tego zrobić, ale... Nie mam na to run nawet. Poczekamy na coś lepszego. No już coś wziąłem, ale nie będę teraz wywalał. Lawa Lordy niegdyś mocne, zobaczymy jak tym razem. Weźmiemy sobie swoich. I ruszamy do boju. Poziom 96. Ale tu przeskok jest. To co będzie w piątym akcie? Ile levela będę dostawał? Coś czuję, że tu jest jakaś podpucha, jednak nie. Szybko nam z nimi poszło. To co ta trucizna robi? W takim razie... Najemnik tu ładnie ściąga swoim... czarem. Nie, 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 nie. Ale miałem farta. To co tu się stało? Że tak życie zeszło? Po raz kolejny wchodzimy i wychodzimy. Coś tu się stało. Tych zbijmy. Lawa Lordy. Wytrzymujemy, wytrzymujemy. Przyłączamy. Super. To nie dla mnie. To możemy sprawdzić. Sprawdź. To dla mnicha. Czyli zabójczyni. Krótki miecz. Krótki miecz nawet fajny. Jakby taki mi wypadł. Na normalu, na rozszerzeniu, to bym się ucieszył. A amulecik? Coś nam dodaje naszych przywołańców. Niech na razie zostanie. Mikstury się kończą, ale nawet na sporo nam wystarczyły. Połowę aktu co najmniej. I jeszcze nam wystarczy, bo dopiero połowa zeszła. I poziom. Potępieni są. Bardzo dobrze. Teraz brązowe tytany. Tu jeszcze srebrnych brakuje, tak. Rozwal to. Oby to dla najemnika była kosa. Wymagania 54. Słabe. Military Peak. Jak na razie wszystko słabe. Tylko tam dwie rzeczy sobie zostawiliśmy. To musimy uważać. Bo jest ostro. Miksturki są. Podnieśmy naszych, bo są naszą obroną. O tych. No, jest dobrze. Na razie
No właśnie, tak? Weźmy poszli, niemniej kolejny level zdobywa. Szamanka emanuje tym. Czymś tam emanuje. Trucizną. Jak to ona. Masowo pokonujemy, ale próbujemy trzymać się krawędzi. Fajnie. Halter for armor, ale szkoda, że nie superior. Ciężki skórzany pancerz. No może być beznadziejny na tej fazie gry. Tak jakby teraz nam wypadł na pięcznik Eisenharta. Whirlpool też jest. No słaby, ale 6 slotów ma